Posiadasz system alarmowy i za jego pomocą chciałbyś sterować oświetleniem posesji, bramą wjazdową lub innymi urządzeniami, które znajdują się w dalekiej odległości i do których nie ma możliwości doprowadzenia przewodów sterujących? Zastosuj system Proxima PGM. Są to radiowe urządzenia dalekiego zasięgu, w których zastosowaliśmy technologię long range, która oprócz zasięgu wynoszących w pustej niezakłóconej przestrzeni nawet 1000 metrów, jest bardzo odporna na zakłócenia. System Proxima PGM może składać się z płytki rozszerzenia PGM, sterownika PGM-230, sterownika PGM-24, pilota P4-PGM, pilota P8-PGM. Płytka posiada 10 wejść od IN1 do IN10, do których podłączamy wyjścia PGM centrali alarmowej. Wejścia na płytce rozszerzenia marki Proxima wykrywają zwarcie i rozwarcie masą. Zaistniała zmiana stanu na wejściach IN1 i IN10 wysyłana jest drogą radiową do sterowników PGM marki Proxima. Sterownik PGM-230 zasilany jest 230V prądem zmiennym i posiada dwa kanały triakowe NO oraz dodatkowo dwa wejścia na przyciski lokalne S1 oraz S2. Można wykorzystać go do sterowania oświetleniem posesji czy systemem podlewania ogrodu. Sterownik PGM-24 można zasilić prądem stałym lub zmiennym od 12 do 24V i posiada dwa kanały przekaźnikowe NO oraz dodatkowo dwa wejścia na przyciski lokalne S1 oraz S2. Można go wykorzystać na przykład do sterowania bramą wjazdową na posesję. Kanały obu sterowników mogą pracować jako monostabilne o czasie od 1 sekundy do nawet 12 godzin. Do wyboru mamy 8 czasów. Kanały sterowników mogą pracować także w trybie bistabilnym. W systemie Proxima PGM znajdują się także piloty dalekiego zasięgu P4 oraz P8, które mogą sterować dodatkowymi wyjściami AUT1 oraz AUT2 znajdującymi się na płytce rozszerzenia. Każde z wyjść można wykorzystać do funkcji panik, a dzięki zastosowaniu dwukierunkowej komunikacji widzimy na pilotach, czy dany rozkaz dotarł do wyjść AUT1 oraz AUT2. System Proxima PGM rozszerza możliwości istniejących systemów alarmowych o bezprzewodowe sterowanie domowymi urządzeniami znajdującymi się w dużych odległościach, a także zwiększa bezpieczeństwo użytkowników poprzez zastosowanie pilotów dalekiego zasięgu z dwukierunkową komunikacją. Więcej szczegółów u doradców handlowych oraz na stronie proxima.pl.